Szanowni Państwo, Instytut Polski w Düsseldorfie z moim wsparciem wraz z Instytutem Filozofii Uniwersytetu w Düsseldorfie organizują w październiku wspaniałą konferencję poświęconą setnej rocznicy urodzin Romana Ingardena. Roman Ingarden to moim zdaniem najwybitniejszy polski filozof XX wieku. Był jednym z najwybitniejszych uczniów Edmunda Husserla, twórca, twórcy fenomenologii. Jednym z najwybitniejszych uczniów, który propagował, kontynuował dzieło mistrza. Propagował je na całym świecie, między innymi wykładami w Norwegii, które przerodziły się w książkę i stały się takim podręcznikiem fenomenologii. To będzie półdniowa konferencja, w której udział weźmie, weźmie sześciu, ośmiu wybitnych filozofów, prawdopodobnie również poseł do Parlamentu Europejskiego, profesor Zdzisław Krasnodębski. Także zachęcam Państwa do wchodzenia na stronę Instytutu i udziału w tej interesującej konferencji. Serdecznie zapraszam wszystkich do uczestniczenia online w tym seminarium, do uczestniczenia w rozważaniach na temat filozoficznego spojrzenia, filozoficznego spojrzenia na istnienie, na życie, na świat, na wszechświat, na kosmos, na wszystko to, czemu swoją twórczość poświęcił Roman Ingarden. Mówi się, że krajem filozofów są Niemcy, a krajem matematyków i logików są Polacy. To zestawienie, jakie będzie miało miejsce na seminarium ów spór o istnienie świata. Jest fascynujące, choćby dlatego, że ten filozoficzny obszar, w jakim doskonale czują się nasi przyjaciele Niemcy, a jednocześnie my, Polacy, którzy słyniemy z Polskiej Szkoły Matematycznej i z Polskiej Szkoły Logicznej, kiedy te dwa Wielkie prądy naukowe spotykają się razem. Efekt może być naprawdę bardzo interesujący i przekonamy się o tym już 26 października tego roku. Zapraszam najserdeczniej.